Moi drodzy, w końcu nadszedł ten dzień. Dzień zapowiadany i dzień oczekiwany. Dzień, w którym definitywnie odrzucam wiosnę. Nie ma mowy o ciepełku, nie ma mowy o promykach słońca. Przygotujcie czapki, przygotujcie rękawiczki i szaliki, bo idzie mróz! Tak, tak, mróz ogarnął blogosferę, vlogosferę, najechał księgarniane półki i rozsiadł się wygodnie w serduchach czytelników. A mówię oczywiście nie o kim innym, jako Remigiuszu Mrozie i dzisiaj specjalnie dla was mam jego najnowszą, pierwszą w tym roku powieść zatytułowaną Kasacja! Aaa! Ekscytacja przed mówieniem! Kiedy niejaki Kordian Oreński stanął przed budynkiem, w którym znajduje się kancelaria Żelazny N. McVeigh, pewnie zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że za chwilę jego życie zamieni się w szalony wyścig. Niemal od razu z miejsca zostaje przydzielony do sprawy, którą zajmuje się Joanna Chyłka, a która dotyczy brutalnego morderstwa. Morderstwa nie byle jakiego, bo podwójnego, którego podobno miał dokonać syn znanego biznesmena. Dodatkowym makabrycznym smaczkiem jest fakt, że mężczyzna spędził z ciałami w swoim mieszkaniu 10 dni, więc wszystko wydaje się być oczywiste. Niemniej oczywistym nie jest, o czym przekonają się wkrótce nasi bohaterowie. Kasację Remigiusza Mroza wyróżnia akcja Pędziwiatr, która frunie w szalonym tempie i wciąga bez reszty. Kiedy słyszymy sformułowanie thriller sądowo-prawniczy, to kojarzy nam się ono raczej z niekończącymi się wywodami na sali sądowej, z mowami obrońców, czy z gęstym wątkiem społeczno-obyczajowym. Ale nie u Mroza. Pomimo tego, że kasacja czerpie z sądowo-prawniczych klimatów, to jednak najważniejsza tutaj jest akcja i ciągły ruch. Tutaj cały czas coś się dzieje, czytelnik nie ma kiedy złapać oddechu. I bum! Koniec książki. Powtarzam ten tytuł Kasacja, kasacja, a tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, co oznacza ten termin w odniesieniu do powieści Remigiusza Mroza. A warto to wiedzieć nawet jeszcze przed lekturą, żeby lepiej zrozumieć tytuł i wciągnąć się w akcję. Postaram się wyjaśnić wam jak najprościej, chociaż niełatwa to sprawa. Kasacja to inaczej odwołanie od wyroku, jednak na specjalnych warunkach, gdy inne procedury apelacyjne, te zwykłe i normalne, zawiodą. A na dokładkę polega na tym, żeby udowodnić, że podczas procesu zostały naruszone inne przepisy prawa. Prościzna, co? Ale nie bacz żaby, bo u Mroza wszystko jest zrozumiałe i kasacja też, wtedy kiedy przyjdzie na nią pora. Pisanie kasacji było niewdzięcznym i niespecjalnie ekscytującym zajęciem. Chyłka wspinała się na wyżyny swoich zdolności argumentacyjnych, ale wiedziała, że chociażby nawet napisała prawniczy majstersztyk, zginie on gdzieś w tonach akt. Jeśli reżyser nakręci wiekopomny film, będą go oglądać przez następne pół wieku. Jeśli pisarz stworzy genialną powieść, będą ją czytać przez 100 lat. Jeśli aktor zagra świetną rolę, stanie się synonimem kreowanej postawy. A prawnik? Jeśli napisze arcymistrzowskie uzasadnienie, przeczyta je w porywach kilku sędziów, a potem plik kartek będzie kurzył się w archiwach. A w ramach podsumowania mam dla was 3 powody, dla których warto rozpędzić się, warto zaczytać się i pożreć na jeden hap z kasacji Remigiusza Mroza. Po pierwsze, przystępność treści. No właśnie, Remigiusz Mróz, nieważne czy pisze o przygodzie wojennej, czy o questie o przyszłość ludzkości, czy o sądowo-prawniczych potyczkach właśnie, zawsze robi to w wersji light, zrozumiałej i przystępnej nawet dla największych laików. Tak jest i tutaj. W kasacji nie znajdziemy, jak chociażby u Grishama, wątków społeczno-kulturowo-obyczajowych. Mróz nie komentuje świata, on kreuje sytuacje, są dialogi, jest akcja, nic dodać, nic ująć. Po drugie, duet Chyłka i Zordon. On jest młody, zupełnie niedoświadczony i cudownie hipsterski w swoim nieogarnięciu. Ona jest silna, doświadczona i twardo stąpa po ziemi. On marzy o sushi, o kiełkach, nuci Willa Smitha i nie ma samochodu. A ona pożera mięcho, słucha Iron Maiden i wozi się z zawrotną prędkością swoim BMW. On dopiero wchodzi w ten prawniczy świat, a ona wcale nie ma zamiaru prowadzić go za rękę. To prześwietna para, przezabawny duet, morze ciętych ripost od pierwszej do ostatniej strony. Trzeci, miejski klimat. Bardzo lubię klimat dużego miasta. Kaskady samochodów, rozpędzone ulice, ludzie jak mrówki. Na dokładkę osiedla, ciemne zaułki. Miasto jako perfekcyjne tło dla świetnej fabuły. I taka właśnie jest tutaj Warszawa. Kasacja Remigiusza Mroza to sensacja w najczystszej postaci. Idealna dla wszystkich, którzy lubią książki.
książkową jazdę bez trzymanki, angażującą lekturę, od której nie można się oderwać i intrygującą zagadkę. Istnieje również taka możliwość, że pożrecie ją na jeden haps, gdzieś wieczorem czy za dnia i nawet nie zauważycie, a będzie już po wszystkim. Ot, cały mróz. A ja czekam na więcej i w ogóle słyszałam taką plotkę, że podobno trzeci tom Parabellum poleciał już do wydawnictwa. Totalne szaleństwo, nie mogę się doczekać. Obelt forever! I to wszystko na dziś, a my widzimy się już w niedzielę, w Dzień Kobiet i będę mieć dla was niespodziankę. Do zobaczenia, pa pa!